i tutaj jak widzicie jest główna sala. Tutaj pod, to jest taka jakby, ja nie wiem, co tutaj się normalnie dzieje. Co tu się normalnie dzieje? Sala, na różne eventy. No, wygląda jak sala gimnastyczna trochę. Tutaj widzicie stoliki. No i idziemy zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Widzicie kegi w takiej otulinie, w takiej jakby płaszczu. Węże są też zaizolowane. Tutaj widzicie pompy. No i lecimy. Lecimy tutaj na A. Widzicie? Browar Alchemy. Black IPA, to jest ta, o której mówiłem, jedna z niewielu. Tutaj widzicie tak, na barach są pompy, natomiast generalnie są keski, które mają kraniki i z tych kraników się nalewa piwo. Tutaj widzicie ceny. Tu z kolei będą beczki z cydrami. To są cydry, dlatego są w innych beczkach, nie są schłodzone. A tak wygląda to z tyłu. Plątanina węży. Część węży idzie pod tym podestem do pomp, a część po prostu to jest schłodzenie. Jak widzicie, tłumów nie ma, jest raczej spokojnie. Fajnie, pokażę wam, jak nalewa. No i wróciliśmy. Tu jest stoisko kamra. Jakieś bardzo imponujące to nie jest. To jest, no to jest taka średnia impreza, tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o wielkość, no ale mówię, no to wszystko zależy od ilości ludzi. Byłoby inaczej, gdyby tych ludzi było więcej. Tutaj taki baner, kamera. O, 135 tysięcy, no to ja nawet nie doceniłem ich. No dobra, to